na pielgrzymim szlaku. Tylko w Radiu Nadzieja 103,6 FM. Witam słuchaczy Radia Nadzieja. Dziś w studiu z nami są siostra Monika. Witam serdecznie. Brat Józek. Szczęść Boże. Ksiądz Grzegorz Kosiorek, przewodnik pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Witam serdecznie. Jest mi bardzo miło właśnie tutaj gościć i cieszę się, że nasi słuchacze mogą dzisiaj razem z nami tworzyć ten program. Zapraszamy. I oczywiście z nami Kinga, prowadząca audycję, uczennica szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7 w Łomży. Witam serdecznie. Jest z nami również pan Hubert, realizujący program. Chciałem powiedzieć, że Kinga uczy się w tej samej szkole, w której ja uczę. I oczywiście razem pozdrawiamy wszystkich uczniów, nauczycieli, dyrekcję. Jeżeli słuchają nas, to zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie. Z pewnością słuchają. Przypominamy, że pielgrzymi zwracają się do siebie siostro, bracie, więc i my tak będziemy zwracać się do siebie w studio. Siostra Moniko, powiedz nam, jaką posługę pełnisz na pielgrzymce. Moja przygoda z pielgrzymim szlakiem zaczęła się około 11 lat temu. Początkowo byłam tam zwykłym pątnikiem, później przez kilka lat pełniłam posługę ratownika, pomagałam, można powiedzieć, ludziom w ciężkich, takich kryzysowych momentach, zaopatrzałam rany, pomagałam też w takich interwencjach podczas samej trasy. Przez wiele lat teraz jestem osobą kierującą ruchem, pracuję w służbie przemarszu. Mówię o tym jako praca, bo jest to trudna posługa. Jednak trzeba włączyć się w nią tak całym sercem i dużym zaangażowaniem. Jednak bardzo lubię to robić. Posługa takiego kierującego ruchem jest niezwykle istotna i myślę, że o tym jeszcze powie coś więcej właśnie brat Józef. Ja natomiast byłem po raz 10 na pielgrzymce, jubileusz, i podczas pielgrzymki pełniłem funkcję porządkowego, czyli dbaliśmy o bezpieczeństwo pielgrzymów na trasie, podczas postojów. Pamiętam, że Józek od wielu lat pomaga w grupie żółto-brązowej. Zawsze można było powiedzieć, że jest takim konkretnym wsparciem dla przewodnika. Czy to dla mnie, czy to dla księdza Łukasza, czy to dla księdza Adama Ulatowskiego. Zawsze każdy mógł na Józka oraz jego braci, bo z Józefem chodzą jeszcze jego bracia. Jak oni się nazywają, powiedz? Łukasz i Karol. Tak, Łukasz i Karol zawsze z Józefem są obecni, pomagają nam na pielgrzymce. Pozdrawiamy ich, bo mam nadzieję, że nas słuchają. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Łukasza i Karola. Czas na pytanie konkursowe. Kto z radiosłuchaczy zdała odpowiedzieć, jakie dary przynieśli Panu Jezusowi trzej królowie? Otrzyma koszulkę w kolorze regionalnym grupy. Prosimy więc o podanie numerów telefonu. Siostra Moniko? Telefon do studia 86 215 14 12 bądź 86 215 14 14. Podamy też numer SMS 517 718 881. Jeżeli ktoś nie otrzymał jeszcze koszulki, a miał ją otrzymać, to niech się nie martwi, na pewno ona dotrze do niego. Czasami jest takie trochę opóźnienie, ale proszę się nie bać, na pewno koszulkę dotrze. Tak, zapewniam, dotrze na pewno. Tak, prosimy też o włączenie się w czynny przebieg naszej audycji. Dzisiejszy temat audycji. Wkraczając ze świętą rodziną i trzema królami w nowy rok. Księże Grzegorzu, kiedy w kościele katolickim obchodzi się święto świętej rodziny? Święto świętej rodziny obchodzimy w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, a jeśli niedziela wypada na przykład 1 stycznia, to winny dzień, na przykład w piątek. Bracie Józefie,
kto wchodzi w skład świętej rodziny? W skład Najświętszej Rodziny wchodzą Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna i Święty Józef. Proszę księdza. Jak poświadczy Ewangelia Mateusza, Mateusz 1:16-17, genealogicznie pochodziła ona z rodu Dawida. Na co wskazuje nam Kościół, ukazując świętą rodzinę? Jak sama nazwa mówi, święta rodzina jest święta. I przez tę świętość mamy dążyć do tego, by nasze rodziny również stawały się świętymi rodzinami. Czyli należy naśladować świętą rodzinę. Jak najbardziej. Powinno się naśladować poprzez jej cnoty, takie jak niezłomna wiara i nadzieja, doskonała miłość rodzicielska i małżeńska. Dla Kościoła ważne jest to, aby było wyznawanie dziewiczego poczęcia Jezusa, jak i obrona małżeństwa Maryi z Józefem. Siostro Moniko, jak święta rodzina kieruje ludzkie rodziny na postrzeganie Pana Boga? Myślę, że święta rodzina wskazuje, że bardzo ważne jest całkowite posłuszeństwo dla samego Pana Boga, cierpliwość oraz zaufanie Jego Bożej opatrzności. Oddanie się zupełne. Tak, tak myślę. Na co jeszcze wskazuje nam święta rodzina? Święta rodzina wskazuje na pracowitość, gościnność. Wszystko to sprawia, że Józef i Maryja pozostawieni zostali jako wzór życia chrześcijańskiego, które my po dziś dzień naśladujemy. Tak, oczywiście. Bez tych wartości rodzina jest narażona na wiele kryzysów, których można uniknąć, gdy zaprosimy do codzienności święto rodzinę, tak jak to było w Kani Galilejskiej, kiedy małżonkowie zaprosili Maryję na wesele. Wówczas ona wyprosiła u Jezusa cud. Cud przemiany wody w wino. Tak. A w każdej sytuacji naszej, gdy zapraszamy święto rodzinę, tam gdzie jest Maryja, Józef, tam gdzie jest Jezus, który jest w centrum świętej rodziny, bo jest Bogiem, to właśnie rodzina nie musi się obawiać, bo Pan Jezus nie pozwoli, żeby tej rodzinie stała się jakaś krzywda. Również dzieją się cuda za pośrednictwem Maryi. Tak, oczywiście. Chociażby na pielgrzymce, jak idziemy, to widzimy wiele pięknych cudów, kiedy to małżonkowie idąc razem proszą Maryję, aby się opiekowała. Czasami nawet w małżeństwach, gdzie jest jakiś konflikt, gdzie jest trudność, właśnie tam przywołują Maryję, proszą ją o pomoc i potem okazuje się, że po pielgrzymce ta rodzina znowu zaczyna na nowo żyć. Mi się właśnie wydaje, że taka pielgrzymka jest tak rodzajem terapii małżeńskiej. Nie tylko właśnie psychicznie, ale również fizycznie przetrwać i wspierać siebie wzajemnie. To jest piękna sprawa. Siostro Moniko? Myślę, że też przede wszystkim taka rodzina oparta na Bogu, która wybiera się na pielgrzymkę, która korzysta z różnych innych form takich rekolekcji, ma też taki mocny fundament, budowany jest na samej takiej skale. I takich relacji rodzinnych nie da się po prostu rozbić od tak sobie. Teraz w małżeństwach jest dużo kryzysów. Wydaje mi się, że właśnie w nich brakuje samego Pana Boga. Jeśli opieramy małżeństwo na Bogu, wtedy będzie ono takie mocne, na mocnym fundamencie. Ale właśnie możemy zauważyć, że małżeństwa, które chodzą do kościoła regularnie, razem, wydaje mi się, że mocniej się trzymają. Nawet jeżeli są problemy, występują, te problemy nie mają tak wielkiego znaczenia, jak dla tych, którzy nie chodzą. Najważniejsze jest właśnie to, aby małżonkowie sobie przebaczali, aby rozmawiali o swoich problemach razem. No i gdy stają do konfesjonału, to jest to taka konkretna siła, taka konkretna pomoc, kiedy Panu Jezusowi zawierzają swoje problemy, sprawy i potem proszą Pana Jezusa, aby przyszedł do nich w Najświętszym Sakramencie. Dobrze, w takim razie teraz zachęcamy radiosłuchaczy do wzięcia czynnego udziału w naszej audycji i do wzięcia też udziału w naszym konkursie. Pytanie konkursowe brzmi: jakie dary przynieśli Panu Jezusowi trzej królowie? Zwycięzca stanie się szczęśliwym posiadaczem koszulki w kolorze grupy regionalnej.
Siostra Moniko, proszę o numery telefonów. Numery telefonu to 86 215 14 12 bądź 86 215 14 14. Podaję również numer SMS 517 718 881. Dziękuję. A teraz proszę naszego realizującego pana Huberta o piosenkę. A wczoraj z wieczora, a wczoraj z wieczora z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora przyszła nam nowina, przyszła nam nowina, Pan narodzi syna, Pan narodzi syna. Prawdziwego, Boga prawdziwego, nieogarnionego, nieogarnionego. Za wyrokiem boskim, za wyrokiem boskim w Betlejem żydowskim, w Betlejem żydowskim. Pastuszkowie mali, pastuszkowie mali, w polu w ten czas spali, w polu w ten czas spali. Gdy anioł z północy, gdy anioł z północy światłość z nieba toczy, światłość z nieba toczy. Szopę pokazując, szopę pokazując, chwałę bogatego, chwałę bogatego, dziś nam zrodzonego, dziś nam zrodzonego. Uległe to możemy. Witamy radio słuchaczy po krótkiej przerwie. Tematem naszej dzisiejszej audycji jest wkraczając ze świętą rodziną i trzema królami w nowy rok. Dzisiaj z nami w studiu są siostra Monika. Witam serdecznie. Brat Józek. Szczęść Boże. Ksiądz Grzegorz Kosiorek, przewodnik. Szczęść Boże, witam serdecznie. Oraz jest z nami Kinga, prowadząca audycję. Szczęść Boże. Pan Hubert, realizujący program. Pan Hubert daje mi tutaj znak, że mamy kogoś na antenie. Ktoś się do nas dodzwonił. Prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy. Czy siostra, czy znasz właśnie, jakie dary Pan Jezus otrzymał od trzech królów? Tak. Jakie to są dary? Złoto, mira i kadzidło. Bardzo pięknie, dobrze, wspaniale. Super, świetnie. A może by się dowiedzieć, skąd jesteś? Z
Łomży. Z Łomży. A ja taki głos dzisiaj już podobny słyszałem na kolędzie. To może dobrze słyszałem? Tak. Super, bardzo miło. A powiedz, jak się nazywasz? Konrad Zawicki. Bardzo witamy, Konrada. Pięknie, Konradzie. Gratulujemy tobie. No i oczywiście gratulujemy twoim rodzicom, że... mają tak zdolnego syna. Tak jest. Zapraszamy, żebyś słuchał nas zawsze. I oczywiście koszulkę otrzymasz. Tutaj pan Hubert zapisze wszystkie dane. Jeżeli ktoś w tym momencie jeszcze się dodzwoni i powie na to właśnie hasło nasze, na te nasze pytanie, to oczywiście też otrzyma wcale się nagrodę. Nie pogniewamy i też będzie nagroda. Ale oczywiście to musi być prawidłowa w tym samym czasie. W tym samym czasie. Tak, no i pozdrawiamy ciebie, twoich rodziców i dziękujemy za telefon. Jest nam bardzo miło. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zapytam teraz, zapytam zaproszonych gości. W jaki sposób najbardziej wasze rodziny były podobne do świętej rodziny? Jeśli mogę powiedzieć o swojej rodzinie, to jak widać po takich relacjach u mnie w rodzinie zawsze nie brakowało nigdy takiej troski. Mam bardzo troskliwą mamę, można powiedzieć, że aż nadopiekuńczą. Często bardzo się poświęcała dla nas, jeśli chodzi o mnie, o moich braci. Mam jeszcze trójkę braci i moja mama zawsze stawiała na nasze wychowanie, nawet poświęcając często takie własne dobro. Myślę, że wychowała nas na katolików. Jesteśmy ludźmi też uczciwymi i to też jest jakieś naśladownictwo świętej rodziny. Ja jestem osobą blisko Boga, więc uważam, że to też zawdzięczam swoim rodzicom. Mój tata ma do mnie też bardzo podobny charakter, jest tak samo uparty jak ja i myślę, że ta upartość też pomaga mi w życiu dążyć do jakichś takich właśnie celów życiowych, stawiać sobie te cele i realizować je wspólnie z innymi ludźmi, bo o nich się troszczyć i im też pomagać. Wasza mama stawiała wasze dobro ponad swoje dobro i tak jak właśnie powiedziałaś, że jesteś podobna do taty. Tak, wyciągamy to wszystko z domu i ja widzę, że właśnie ty wyciągnęłaś z domu to, że jesteś empatyczna, bardzo. Dziękuję. To jest bardzo dobra cecha. Bracie Józefie. W moim przypadku moja rodzina to, wydaje mi się, że urzeczywistniała tylko wspólnotę. Wspólnotę miłości, opiekuńczości, troski jedni od drugich. Tutaj tata, jak święty Józef, bardzo ciężko pracował fizycznie. Cechowała go uczciwość do tej pory. Wynieśliśmy z domu takie wartości chrześcijańskie praktycznie całym rodzeństwem. Jesteśmy co roku na pielgrzymce. To jest jakiś wyznacznik tego, że no, moja rodzina była w jakimś stopniu podobna do świętej rodziny. Czy Józek zechce zdradzić, co jeszcze bardziej upodabnia go właśnie teraz? Czy trochę się jeszcze wahasz przed powiedzeniem tego? Nie, myślę, że to nie jest to tajemnicą, że jestem alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Rozpocząłem formację, jestem na pierwszym roku. I na pewno ten przykład z rodziny jakoś tutaj... Zadziałał. Zadziałał, tak. Jest. Jak zobaczyłem Józka w katedrze, gdy stał na jakiejś uroczystości, już nie pamiętam, co to było, chyba odpust, tak? W katedrze. Odpust w katedrze, tak. Tak, to tak się ucieszyłem, aż do góry podskoczyłem z radości. No i jestem do dzisiaj taki zadowolony. Zawsze się cieszę, gdy Józek odwiedzi mnie, albo gdy jest okazja spotkać się, porozmawiać chociażby o sprawach pielgrzymkowych. No i ja powiem w takim razie, wszyscy powiedzieli o świętej rodzinie, jak to święta rodzina urzeczywistniała się w moim domu. Rodzice mają imiona podobne do Matki Bożej, bo moja mama Marianna, w imieniu Marianna są zapisane dwa imiona, Maria i Anna.
Natomiast tato Józef. Ja co prawda mam trochę inne imię, Grzegorz. Mało podobne do imienia może Jezusa. Może też będzie święte. Mam nadzieję. Jakoś się może uda być świętym poprzez wiarę, poprzez zaufanie Panu Bogu, a jak trzeba, to może przez męczeństwo. Pewnie będzie łatwiej. Każda droga jest dobra. No tak, właśnie. Zawsze można zostać ascetą. W mojej rodzinie zawsze było takie przebaczenie, taka miłość i tego się uczyłem od rodziców i też troska jednych o drugich, bo rodzice i ja z bratem zawsze trzymaliśmy sztamę. O, to jest bardzo ważne. Ja zawsze trzymałam sztamę z moim szwagrem. Wszyscy powiedzieli, powiem także i ja. Jestem wdzięczna przede wszystkim mojej mamie, mojej babci, że ciągnęły mnie, kiedy byłam malutka, do kościoła. Co niedziela, później moje kuzynostwo, każdego wieczora na wieczorne mszy. Jestem za to naprawdę bardzo wdzięczna. To obudziło we mnie ogromną wiarę. I tak chodzę do tego kościoła do dziś. Dziękuję wam. A może ktoś z radiosłuchaczy chciałby podzielić się, jak to u niego rodzina była podobna do rodziny świętej. Może Moniko, powiedz jeszcze nam numer telefonów. 86 215 1412 bądź 86 215 1414. SMS. 517 718 881. No dzisiaj jeszcze nie odebraliśmy żadnego SMS-a jak na razie. Chyba nie ma, prawda, bracie Hubercie? Także... A to jest bardzo, bardzo dziwne, bo ostatnio mieliśmy sporo SMS-ów. I sporo telefonów. Tak. Także zachęcamy, nie wstydźcie się, kochani. Widzicie, my też się tutaj trochę mylimy. Robimy, co możemy. Ale jakoś tak może nam to wyjdzie. Mamy nadzieję, że jakieś tam drobne uchybienie nam przebaczycie. No i prosimy naszą Kingę, aby zarzuciła nam jeszcze jakieś pytania. Mam ich całe mnóstwo do was, do państwa. Już niebawem, bo 6 stycznia będziemy przeżywać objawienie pańskie, zwane też uroczystością Trzech Króli. Księże Grzegorzu, dlaczego taka nazwa? Objawienie pańskie, nazwa wywodzi się z języka greckiego, epifania, objawienie, ukazanie się. Siostra Moniko? Jest to chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi, inaczej też nazywa się teofania. Bracie Józku? Jest to uroczystość ukazująca obecność Boga w historii człowieka. Siostra Moniko? A także uzdolnienie człowieka do rozumowego postępowania Boga. Proszę księdza. No właśnie, w Ewangelii Mateusza, według której mędrcy ze wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi, oni za pomocą nauki zdołali rozpoznać przybycie Zbawiciela w osobie tego maleńkiego dziecięcia. Jeszcze zapewne rozwiniemy ten temat za chwilę. A drogę wskazała im gwiazda, której pojawienie się odkryli za pomocą nauki. No właśnie, jak to Jan Paweł II napisał w dokumencie Fides et Ratio, wiara i rozum, jedno i drugie nas prowadzi do Pana Boga i wiara i rozum to takie dwa skrzydła, na którymi możemy się wznosić i do Pana Boga zmierzać. I wiara i rozum są bardzo potrzebne, tak jak tutaj właśnie ci trzej królowie pokazali, że poprzez naukę i poprzez rozum można dotrzeć do Pana Boga. A ja muszę jeszcze tylko wspomnieć, bo nie byłabym sobą, gdybym o tym nie powiedziała, że nasza audycja to tak fajnie, bo nie tylko jest przyjemna, ale również kształci. Poznajemy nowe języki, dowiadujemy się faktów, o których pewnie... No, większość społeczeństwa tak naprawdę nie ma pojęcia. To jest bardzo zadowalające, że możemy zrobić coś tak dobrego. Ale wracając.
Dobrze, ale no właśnie, przed chwilą też mieliśmy takie słowo jak teofanie. Co ono oznacza? Monika jej powiedziała, ale podpowiem, że jest to pojedynczy akt objawienia się Boga. Bracie Józefie? Teofanie mają umocnić wiarę ludzi, przypominać im o bliskości i dobroci Boga. No widać, że nasz kleryk mądry człowiek. O. Wykształcony. Przypominają również o opiece, jaką Bóg ich darzy, czyli o takiej trosce Boga w stosunku do ludzi. I według katechizmu Kościoła katolickiego teofanie rozjaśniają treść obietnic dawanych ludziom przez Boga. Można w nich zobaczyć i usłyszeć niewidzialnego Boga. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Zachęcam naszych radiosłuchaczy o włączenie się w czynny przebieg audycji. Może ktoś ze słuchaczy chciałby uzupełnić lub podzielić się świadectwem, jak naśladuje świętą rodzinę w swoim życiu. Przypominamy numer telefonów, siostro Moniko. 86 215 14 12 bądź 86 215 14 14. Numer SMS 517 718 881. Ale może ktoś z radiosłuchaczy też będzie chciał uzupełnić naszą wiedzę na temat trzech królów, na temat darów, co symbolizowały. Także zachęcamy, zapraszamy. Wasza wiedza, wasza mądrość jest nam niezmiernie potrzebna i zapraszamy serdecznie. A teraz prosimy brata Huberta o piosenkę. Arriva, yeah! Arriva, yeah! Arriva, no!
Witamy radiosłuchaczy po krótkiej przerwie. Ja tylko przypomnę temat dzisiejszej audycji. Wkraczając ze świętą rodziną i trzema królami w nowy rok. Z kim dziś jesteśmy w studiu? Dziś w studiu jesteśmy z siostrą Moniką. Szczęść Boże. Bratem Józkiem. Szczęść Boże. Ksiądz Grzegorz Kosiorek. Szczęść Boże, witam serdecznie i oczywiście uczennica Wety, Kinga. Witam serdecznie i pozdrawiam moich kochanych nauczycieli i dyrekcję. I oczywiście moich kolegów, moje koleżanki. A ja pozdrawiam wszystkich parafian, zwłaszcza tych, których już odwiedziłem podczas kolędy i którzy słuchają nas. Zachęcam, żeby się włączali do naszej audycji, żeby pomagali nam prowadzić ją. To będzie wspólna audycja, wspólna nasza praca na rzecz Pana Boga. A wspólną pracą jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę bardzo wiele. No tak, jeżeli jest zgoda między nami, to zawsze. Dobrze, wracając, bo mamy jeszcze mamy trochę pytań, a czas goni. Może coś więcej uda nam się powiedzieć o trzech królach. Kim oni byli? Siostra Moniko. W Piśmie Świętym często, gdy czytamy fragmenty o Bożym Narodzeniu, o trzech królach, powiedziane jest, że do Dzieciątka Jezus przybyli ludzie reprezentujący znienawidzone narody pogańskie. Nazwani są oni tam magami. Jak czytamy właśnie w słowach Pisma Świętego, różnie nazywamy właśnie trzech króli. Byli też nazywani mędrcami, również i samymi królami. Tak mówiła właśnie tradycja, która wówczas była reprezentowana przez wszystkie te ludy. Ale dlaczego mędrców nazywano magami? Przecież źle nam się to kojarzy. No, trochę źle. Magowie ci to nie czarownicy z Babilonu czy Egiptu, lecz mędrcy religijni, uczeni i prorocy, którzy otrzymali dar rozpoznania największej tajemnicy Bożej, tak jak wcześniej mówiliśmy, dzięki nauce. W języku greckim magos oznaczał mędrca perskiego, kapłana i proroka, nie tylko czarnoksiężnika maga. Maga w staropolskim znaczyło dar Boży, a magu uczestników lub nosicieli tego daru innym. No i wszystko jasne. Brat Józek. Najprawdopodobniej byli to Persowie, gdyż magami nazywał Herodot uczniów Zaratustry, kapłanów, mędrców, uczonych i czasami władców. Dlaczego mówimy, że było trzech mędrców? Czy mogło być ich więcej? Tak ogólnie Pismo Święte nie mówi, ilu było ich dokładnie. Mogło ich być nawet wielu. Sześć. Tak, mogło być ich więcej. Jest napisane, że byli to mędrcy, jednak tradycja przyjęła, że było ich trzech. Wzięło się to stąd po tych rodzajach darów, które oni przynieśli. Były trzy rodzaje darów i dlatego określono, że było ich trzech. Było to złoto, kadzidło i mirra. No i właśnie po tych darach stwierdzono, że mędrców było trzech. Każdy z nich przyniósł jeden dar. I wierzymy w to, że było trzech mędrców. Tak. Bracie Józku. W naszej tradycji przyjęły się imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Kacper, czyli godny chwały, on miał być czarnoskóry, najwyższy wzrostem i pochodził z Etiopii. Melchior zaś, jego imię oznacza Bóg jest światłością, on to miał być najniższego wzrostu i pochodził z Numibii w Egipcie. No wreszcie Baltazar. Bóg przyjął jego życie. On miał pochodzić z Azji Wschodniej. Zobaczcie, że tutaj te imiona znaczą wiele o Panu Bogu. Wskazuje nam na Boga, więc nie mogą to być magowie, którzy no, w zły sposób by nam się mogli kojarzyć. Czary mary. Nie, nie. Nie, nie. Czyli mędrcy. Mędrcy, uczeni, mądrzy ludzie. Najbardziej mi się podoba imię Melchior. Bóg jest moją światłością. O, pięknie.
Z tego, co pamiętam, to wszystkie dary złożone przez trzech królów coś symbolizowały. Siostro Moniko. Pierwszym z darów było złoto, znane w Izraelu już od dawna. Nie uważano go za rzecz najcenniejszą, gdyż wiedziano, że bogactwo jest przemijające. Dla Izraelitów oznaczało ono coś, co jest piękne, bogate, chwalebne, również też wartościowe. W tej tradycji ono oznaczało właśnie takie światło Pana Boga, samego Pana. Bracia Józku. Kadzidło używane było jako wonność składana w ofierze. Palono je w świątyni podczas składania pewnych ofiar na znak uwielbienia jakiegoś bóstwa. Wszyscy wiemy, że ciepły dym unosi się ku górze. Jest to symbol modlitwy, która wznosi się ku Bogu jako wyraz oddanej Mu czci i chwały. Siostra Monika. Była również mirra. Uważano ją za cenny balsam, który był używany do różnych uroczystości, aby dookoła właśnie pięknie pachniało. Namaszczano nią także zmarłych. Była dodawana do wina, wzmacniała jego zapach, powodowała, że pijący był lekko oszołomiony. Czyli taki mały eliksir tamtejszych czasów. Dlatego taki napój podawano też również skazańcom. Tutaj była zapowiedzią człowieka ofiary, męki, odkupieńczeń, czyli Jezusa. No zobaczcie, a dzisiaj jakie rzeczy się przynosi niemowlętom, małym dzieciom? Właśnie ja też o tym pomyślałam, prawda? Mhm. I tutaj mamy mirrę, kadzidło, złoto, tak? A tak naprawdę dzieci złoto dostają na chrzcie. Dobrze, tak? Jakiś medalik, prawda? Medalik, złoty medalik. Potem przy komunii to jakieś tam inne wartościowe rzeczy. Również złote. Ale gdzie ta inność, różnorodność? Gdzie to wszystko? Dostają ubranka i tak dalej. Ale... No tak, ale zobaczcie, tak jakbyśmy popatrzyli przez pryzmat samych pieniędzy, to gdyby trzej mędrcy, albo gdyby było ich więcej, przynieśli same złoto, to Panu Jezusowi Maryja i Józef mogliby niezłą chatę postawić. I zobaczmy też, jaki kontrast. Przecież Jezus w ubogiej szopie, w szopce, tutaj przychodzą mędrcy, dają Mu hołd. Cóż za początek życia. No iście taki prawdziwe iście króla, prawda? Czyli rzeczywiście w Jezusie zobaczyli króla objawionego światu, którego świat nie zdołał zauważyć. Mędrcy, czyli ci, którzy poprzez intelekt spojrzeli i przez wiarę zobaczyli więcej niż... Przez pryzmat wiary po prostu. Ale też mieliśmy właśnie pastuszków, tak? Którzy pewnie przez pryzmat raczej wiary i byli pierwsi u Pana Jezusa. Potem ale również szli w stronę gwiazdy. Trzeba było intelektu. No tak. Czyli najpierw wiara. Słuchajcie, ja tak za bardzo się nie znam. Co dzisiaj wy, gdybyście szli na jakąś taką uroczystość do, albo chociaż zobaczyć małe dziecko do rodziny, do bliskich, co byście kupili? To jest świetne pytanie, bo ostatnimi czasy urodził mi się bratanek, Fabian. No i nie wiem, ja nie zarabiam, nie chodzę jeszcze do pracy. No i wydaje mi się, że największym takim podarunkiem, jakim mogłam wtedy sprawić jego rodzicom, mojemu bratu, mojej bratowej, tak jak i jemu i mojej bratanicy, była moja obecność. Kiedy moja bratowa po prostu leżała w szpitalu i potrzebowała tej pomocy kobiety. Wydaje mi się, że to było wiele. Ja przeważnie, jak odwiedzam dzieciaki na chrzcinach, to zawsze ofiaruję im Biblię. Mam taki właśnie już nawyk, nie tylko dzieciom, ale też i młodzieży, i osobom dorosłym. Już tyle tych Biblii rozdałam w swoim życiu. Myślę, że takie Słowo Boże, czy ktoś jest czy mniej, czy więcej wierzący, czy mniej, czy bardziej zaangażowany w wiarę, to Słowo Boże zawsze kiedyś do niego dotrze. Masz, maluszku, poczytaj sobie Pismo Święte. Jak się nauczy czytać, to poczyta. Poczyta na pewno. Obrazki zawsze może pooglądać. A Biblia w obrazkach dla najmłodszych, tak. Pamiętam, świetna są sprawa. Takie. Sam bardzo lubiłem czytać taką Biblię, jak byłem dzieckiem. Oglądać. Na początek oglądać, potem czytać. No i co jeszcze? Bo ja tak podpytuję, bo u mnie w rodzinie już niedługo
pojawi się taki bobas, bo brat i bratowa oczekują na dzieciątko, no i muszę się dowiedzieć, co im kupić. Przeważnie taki jako prezent to ubranka, jakieś małe takie zabawki, gryzaki, śliniaczki. A, no zobaczcie, no to już trochę będę wiedział. Super. W Pepco jest bardzo duży wybór. Nie reklamując tutaj. Nie reklamujemy. Dobrze, w takim razie wracamy do moich pytań skierowanych do was. Taki właśnie zestaw otrzymał maleńki Jezus, tak? Mirra, kadzidło, złoto. No, ale w tym czasie złoto, kadzidło, mirra należały na wschodzie, a zwłaszcza w Arabii, do zwykłych podarków. Dopiero później tradycja kościoła nadała im znaczenie symboliczne, głosząc, że Magowie przynieśli złoto w darze królowi, kadzidło Bogu, a mirrę człowiekowi. Te trzy dary wskazują na Jezusa jako króla, Boga, człowieka. Bracie Józku? 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, w święto Trzech Króli, podczas poświęcenia kredy i kadzidła poucza się wierzących słowami: mędrcy ze wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę. Czyli dary dane Jezusowi miały inne znaczenie niż obecnie. Owszem, złoto oznaczało godność Jezusa jako króla, kadzidło najwyższego kapłana, mirra zaś używana do uśmierzania bólu, do namaszczania ciał zmarłych, a więc zapowiedź tej męki Chrystusa, który już tutaj jest rozpoznany przez trzech mędrców jako ten, który będzie Zbawicielem świata. Właśnie mirra była wówczas zapowiedzią pańskiego pogrzebu, czyli już podczas narodzenia Chrystusa, tak jakby miało spełnić się to słowo i było już zapowiedź śmierci Chrystusowej. Z tych trzech darów symbolicznych obecnie poświęca się tylko kadzidło i kredę. Kreda właśnie służy do oznaczenia naszych drzwi, jako nasza taka tradycja. Tak, natomiast kadzidło bardzo fajnie, gdy przyjdziemy do domu i na takim węgielku rozżarzonym posypiemy je, to wówczas taka piękna woń w naszym domu się rozniesie. Też zachęcamy do tego. U nas w katedrze bracia Serca Jezusowego rozprowadzają właśnie kredę i kadzidło. Bardzo fajnie oni to pakują w torebki takie malutkie. Za to też jest składana im taka dobrowolna ofiara za to, że przez cały rok na rzecz naszej katedry, naszych parafian posługują gości wszystkich i to jest taki wyraz wdzięczności, chociażby takiej delikatnej, za ich posługę. A dary pielgrzymów niesione Jezusowi i Maryi, jakie one są? Mhm. Tu możemy dużo takich darów wymienić, bo tak naprawdę każdy na pielgrzymce idzie z własną intencją. Wiele razy wspominaliśmy, że są to intencje różnego rodzaju, są dziękczynne, są to też intencje prośby, ofiarowania. Myślę, że jeśli mowa o darach, to często jest to taka modlitwa ofiarowania. Jeśli mamy na myśli też dary, które niesiemy Chrystusowi, możemy nazwać też nimi ból, który nam towarzyszy podczas deptania własnych odcisków, jakieś też problemy zdrowotne. Często właśnie jeśli komuś stanie się na pielgrzymce jakieś takie niepowodzenie, też często słyszymy, że jest to właśnie dar, czyli takie poświęcenie dla Boga w formie pokuty. Bracie Józku, jakie dary ty niesiesz? Jako porządkowy, jaki dar dawałeś Jezusowi, drugiemu człowiekowi podczas pielgrzymowania? Starałem się o dar cierpliwości, aby jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Tutaj pielgrzymka jest takim pewnego rodzaju wyznacznikiem charakteru.
charakter, który kształtuje się, kiedy po prostu człowiek oddaje się tej długiej drodze. I pokonuje siebie, swoje lęki, swój ból, pomaga innym, niesie pomoc innym. Ja tu jeszcze mogę dodać, że jeśli właśnie chodzi o brata Józka, jego braci i siostry, którą też znam, którą też serdecznie pozdrawiam, to niosą ze sobą taki dar przyjaźni, no bo my znamy się już wiele lat, zaprzyjaźniliśmy się bardzo i myślę, że bez nich sobie pielgrzymki to nie wyobrażam, więc taki pielgrzymka niesie też ze sobą i dar miłości, i dar przyjaźni, i otwartości na drugiego człowieka i można też tego człowieka poznać, tak jak tu właśnie Józek powiedział, nawet w słabości charakteru, czasem coś nie wychodzi, coś nam nie pasuje, jakieś pojawiają się zdenerwowanie, bo człowiek jest zmęczony, wyczerpany, ale mimo wszystko siebie akceptujemy, do siebie wracamy i dalej się przyjaźnimy, więc myślę, że to jest też taki duży dar, takiej właśnie pokory wobec własnych charakterów. Czyli prawidłowo, tak jak w rodzinie być powinno. Takiego daru pokory też uczyło, że porządkowi w grupie coraz inny był wyznaczany, prawie jak w zakonie, na przełożonego. Był Marcin, był Józek, była Monika. Najgorzej to chyba było dziewczyny słuchać, co? Tu trzeba było dużo pokory zachować. No przede wszystkim pokory, no ale jakoś się udało. Monika jest bardzo mądra, jeżeli chodzi o takie puszczanie samochodów. Asekuracyjnie, jak to chłopaki nazwali, puszcza. Ale nie było karambolu, nic, wszystko? Nie, wszystko było... Okej, okay, tak, w porządku. Tak jak się należy. Tak. Ja to zawsze tak właśnie jestem osobą taką nadgorliwa. Tu Józek do mnie często mówi nadgorliwość gorsza od faszyzmu, bo ja tak właśnie bardzo się opiekuję, tak się staram, że aż czasem to mnie mają dość. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak, zagłaskać. Tak, zagłaskać. My tutaj bardziej brawurowo. Ale... jako mężczyźni. Tak, oni są bardzo odważni. Obyczaje. Oni są bardzo odważni w puszczaniu samochodów. Proszę księdza, a jaki ksiądz niesie dary Maryi Jezusowi? No, to żeś mnie zastrzeliła tym pytaniem. No, ale ja zawsze nie staram pierwszy, się... nie ostatni raz. No tak mam nadzieję. Ja zawsze staram się wybrnąć. Matce Bożej nieść ten taki dar z modlitwy. I różne posługi pełniłem na pielgrzymce, byłem przewodnikiem, byłem ojcem duchownym, byłem zwykłym pątnikiem. Teraz jako przewodnik pielgrzymki zawsze staram się złożyć drugiego człowieka w darze Panu Bogu, Maryi, tego, który idzie. Jako przewodnik tych ludzi, którzy szli w grupie, a więc zanosiłem modlitwę za nich, starałem się otoczyć troską, prosiłem porządkowych, prosiłem służby medyczne, żeby patrzyły, czy ktoś nie zasłabł w drodze. To też był taki dar z mojej strony. Jako ojciec duchowny w darze składałem modlitwę za każdego pątnika, a teraz jako przewodnik uczę się zadbać o to, żeby jak najlepiej przygotować pielgrzymkę, a więc kolejny dar z siebie. No, ale... może nie będę więcej mówił, bo powiecie, że jestem chwalipięta. Nie, no skądże. Monika? Znaczy, jeśli chodzi o dary, to ja tak z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zawsze na pielgrzymce ludzi namawiam do takiej spowiedzi życia. I to przynosi taką ze sobą dużą łaskę. Niektórzy nawet polecają niektórym podnikom rozmowę ze mną, bo wiedzą, że mam takie skłonności do namawiania właśnie. A, to teraz staram wiem, się... czemu po rozmowie z tobą tak przybiegają i... proszę o spowiedź. Tak, proszę o spowiedź i zawsze tutaj pozdrawiamy serdecznie księdza Adama Ulatowskiego, ale on też właśnie często będąc na pielgrzymce to... właśnie korzysta z tej łaski właśnie sakramentu spowiedzi i często właśnie spowiada też tak z całego życia. Zawsze też polecam, odsyłam do księży, właśnie tu do księdza Grzegorza, do księdza Marcina Loby też pozdrawiam serdecznie. To są właśnie kapłani, którzy często w swojej cierpliwości tak wysłuchują jednak tych wszystkich pątników i poświęcają dużo czasu. Ja oczywiście zachęcam wszystkich kapłanów, którzy maszerowali w pielgrzymce, a potem jakoś tak przestali z różnych powodów, z różnych zajęć, które podjęli. Zachęcam, żeby wrócić do pielgrzymowania.
też przed pielgrzymką, przed świętami rozmawiałem z panem prezydentem naszego miasta i pan prezydent też prosił, aby wszystkich pielgrzymów pozdrowić od niego. Jestem bardzo dobrze nastawiony do pielgrzymki i bardzo chciał podkreślić to, że też pielgrzymował kilka razy na Jasną Górę z Łomży i dziękujemy mu za to świadectwo i mam nadzieję, że kiedyś uda się pana prezydenta i też inne osoby z naszego miasta zaprosić do radia, aby też powiedziały o swoim pielgrzymowaniu. Ja też serdecznie zapraszam kolniaków, że tak powiem, do pielgrzymki, bo pamiętam czasy, gdzie chodziło nas też bardzo dużo na szlaku pątniczym. Jeszcze właśnie za czasów naszego przewodnika, księdza Łukasza Andrzejczyka, którego też serdecznie pozdrawiamy, i księdza Grzegorza, i księdza Adama. Było bardzo dużo kolniaków, praktycznie połowa grupy to byli kolniacy, teraz jest nas tak skromnie, więc zachęcam na nowo, abyśmy włączali się właśnie w szlak pielgrzymi. Myślę, że tak się stanie. Zachęcamy wszystkich do udziału w pielgrzymce. Bardzo was wszystkich przepraszam, ale musimy już na dzisiaj kończyć. Przemiło prowadzi mi się dzisiejszą audycję. Będzie kontynuacja, mam taką nadzieję, proszę księdza. Oczywiście. W przyszłym tygodniu. Tak, jak najbardziej. I pragnę, aby nasze audycje odbywały się w każdą środę o godzinie 19. Zapraszamy do słuchania. Też dowiaduję się podczas kolędy, że dużo osób nas słucha, ale też dowiaduję się, że wiele osób nie ma sprawnego odbiornika, czy coś tam się dzieje, a więc zachęcamy do tego, aby ponaprawiać, jeżeli to są starsi rodzice, na przykład dziadkowie, babcie, to żeby ktoś z młodszych domowników naprawił im to radio, bo to dla nich jest taki ważny nośnik spotkania się z drugim człowiekiem, może nie bezpośrednio, ale przynajmniej na falach Radio Nadzieja. A ci ludzie bardzo cenią sobie to radio i mówią, że właśnie w tym radio można usłyszeć i muzykę, można usłyszeć wiadomości, modlitwę. To jest taki przyjaciel człowieka. Pięknie powiedziane. Dziękuję, siostrze Monice. Siostra Monika, też dziękuję, czy nie? No dziękuję jak najbardziej i serdecznie pozdrawiam całe Kolno, moją rodzinę i wszystkich przyjaciół. Dziękuję bratu Józkowi. Ja również dziękuję. Naszemu księdzu. Proszę księdza, dziękujemy. Ja też dziękuję wam serdecznie. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, pielgrzymom. Dziękuję w sposób szczególny Kindze, która tak pięknie tutaj zadaje nam te pytania, trochę podchwytliwe, także się trochę jąkamy, ale... Ale można wybrnąć, prawda? Można, tak, bo ona jakoś tak... Ale fajnie, bo to jest takie małe przypomnienie tego, co było kiedyś chyba w szkole, nie? Jak nauczyciel brał do tablicy i takie... A jednak. Myślisz się jednak. I oczywiście wszystkim życzymy szczęśliwego, udanego nowego roku i na tej podstawie Bożej, tak? Żeby Bóg był w naszym życiu, żeby Bóg w nim na co dzień zagościł, żeby też Matka Boża nas prowadziła jako orędowniczka i żebyśmy do tej pielgrzymki wytrwali w zdrowiu. Tak, jeszcze bym prosił, żeby każdy w tym roku napisał pierwsze litery trzech króli. Kacper, Melchior, Baltazar na swoich drzwiach równa się 2018 rok, bo to jest piękna tradycja. I dziękujemy bratu Hubertowi, że nas tutaj przygarnął i realizuje ten program tak pięknie. Bóg zapłać. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na pielgrzymim szlaku. Tylko w Radiu Nadzieja 103,6 FM.